I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć, czołem, witam was kochani w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną będzie Bastek, będzie Kuba, ale że czas nas goni, to postanowiłem zacząć bez chłopaków. No, harmonogram jest, ale muszę te odcinki, odcineczki wam nagrywać, żeby się one regularnie pokazywały. Zaraz będziemy Kubie odpisywać innemu, gdyż ponieważ jak wiecie, czekam na chłopaków, więc nie mogę. Teraz napiszemy wiadomość. A niech bitwa się ładuje. Kochani, zróbmy jeszcze tak, dwie rzeczy. Mikser głośności, bo to nam się kopało. Żeby wszystko było dobrze ustawione. Jedziemy. Podjedziemy może tam, gdzie Bastek mi pokazywał, jako spotter. To może być ciekawe. On jechał na D4. Ja też tam postaram się przejechać i pospotować. Zobaczymy, co na to moi współplemieńcy z naszego zielonego świadka. Sprawdźmy. O kurde. No cóż. Zaryzykuję tezę, że nie wyszło. Chyba się ze mną zgodzicie, moi drodzy. Dobrze. Dalej. Zagrajmy może T-150. Ja polubiłem ten czołg bardzo. Rozmawiałem teraz z Sebastianem i słuchajcie, już potem mam połowę gwiazdek do siódemki kolejnej. Takuje mi jeszcze niecałe 15 tysięcy. Mogę to paradoksalnie szybko zdobyć. Gorzej będzie oczywiście z monetami na to. Jestem. Ale zabawa jest przednia. Cześć Bastku, ja już nagrywam odcinek. Grałem na trzecich tierach, M3 Stewart, mówię, a pojadę tam, gdzie Bastek, ostatnio na D4, gdzie spotowaliśmy, nawet nie dojechałem w to miejsce, powiem tak. Zrobili mi gangbang, przyjacielu. Teraz, że jest w bitwie, czy nie? Tak, teraz jestem w bitwie, ale to wiesz, długo nie potrwa, więc się nie stresuj. Jestem na Dębinie, jadę na miasto. Jestem praktycznie w dole, bo mam kilka ósemek u przeciwników ciężkich, więc długo nie powalczę. Mówię jak jest. Co się w kolanko walisz? Nie, te 150. Strzeliłem sobie na wywiad. Na wiwat, Boże. Jestem wredny, bo jadę tak, żeby być za isem trzecim, nie? Żeby jego pancerz mnie chronił. Że tak się przynajmniej staram.
Kurde, no żem nie trafił. No chodź, to tatusia. Who's your daddy? Nie przebiłem go. Też się skontaktował jak ja. Jedziemy w inne miejsce. Nie wiem, co z tym Isem teraz, Basti, powiem ci. Gdzie walić Isa? Po brzuchu. A jak nie widzę brzuchu? Po włazie. Kurde. Oglądam, że te moje arty i że piszą na bitwa, okej, okay, dobra. No to graj, no trudno. O, 1000 uszkodzeń. Kocham tego Isa. Stałem się kontować trochę. No nie! Abym go rozwalił. Ale mi dwie nieszczarki przefasoliły, stary, za całe życie. Ale mam 2 kile, go zwaliłem Isa trzeciego, stary. I coś jeszcze, inny ciężki czołg, 1300 uszkodzeń. Ja nawet nie wiem, czy to wygramy, bo te nieszczarki, które są teraz na tam na ich kapie, na B9, stary, tak na słoją, już tam 3 ciężkie go zwaliły. I na że ciężkie się wycofały do miasta, nie? Więc jak nasi mostu nie zraszują, to będzie kupa. A ty teraz grasz, w bitwie jesteś, rozumiem, tak? Tak? I do tego jeszcze jesteś artylerią. No, trochę to. To ja zagram luksem, to szybko, to będzie szybko. Ale parę spokojnie bitwy. No nie, jestem na cichym brzegu luksem. Trzeba jechać z dusztorów, nie? Można. Spróbujemy. Leopard jest tu. Czyli luks na sterydach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak chodzi o tym luksem, trzeba tak jeździć, żeby można było zaraz uciekać, nie? O, ale zawsze. Thank you.
Kurde. Na! Dwa postrzały, silnik i gąska za jednym razem. Także mówiłem Basti, że będzie szybko. Jak tam u ciebie w bitwie, powiedz? No w tym wiemy, są drony. O, tym 150 wygraliśmy bitwę jednak. Dobra, zagram jedną z tą Kubą. A nie, on gra pokój bojowy, czyli oni grają w te, tak? Oni grają jakąś tam treningówkę, to nie chcę. A to nie będzie tam. Ale wygrałem te 150. 18 tysięcy już mam. Dobrze, jak, no to... To ja z Shaymanem, to też im szybko ginę, to... To niech tak będzie. Ja dopiero mam 6-5, nie musisz szybko ginąć. A, dziękuję ci. To zginę nie szybko. Step. Gdzie tu jechać tym moim Shaymanem na stepie? Na Mordor? KW-85 i KW... Nie, jadę na ten. Jadę na zerówkę. Czyli najpierw troszkę pokampimy. Taki plan. Muszę uciekać na tą daleko, bo mam nadzieję, że tam nie przyjedzie. No jakiś koleś z luksem będzie strzelał stąd. Co za debil. O kurde, M4. Dobra, jadę. Nawet się źle ustawiłem, no. Tutaj trzeba wyjechać. Boże, jaka to jest masakra. Tak, wyjedź na mnie tym czołgiem. Basti, mówię ci. Aj, że biorasz artylerią. Wszystkie, pamiętasz tego typa wczoraj, czołgaliśmy? Nie, to było się jak ty poszedłeś. Był jakiś koleś, który autentycznie... Ja szedłem artylerią, jak lekkim czołgiem. Szybko zginął, ale... Dobra, pomyśl. No. Wreszcie jesteś solidarnym kumpelkiem.
To stworzę pluton. Czy ty stworzysz? Zaprosimy kogoś do nas jeszcze? A kogo jeszcze chcesz? No nie wiem, to mam z 7 osób. Jakichś znajomych. No bo próbujmy Patryka. Dajmy mu 10 sekund, żeby nas dołączył. Raz, dwa, wybierz kiedy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Za późno, to na piąteczki. O, top dwójka jest, tego masz, nie? Jedna wielka łódź podwodna. Gdzie jedziemy? Do miasta na pewno? No. Ja muszę być szybszy i tam w lewo pojechać, w te budyneczki. Jedź na A1 w razie w kierunku A1. Ja nie mógł tam się ustawić, no ale dobra. No dobrze. To jak pojedziesz na A1 całkiem do narożnika, to tam ci artyleria może jedynie się. Dobra. A na granicy A1, A2 masz krzaczki, żeby się wychylać. Dobra. Ale prawdopodobnie już na A2 byłem gości, także. Więc mam ich rozwalić? Nie, możesz tam po prostu czuwać. A inne medy widzę, że też tam jadą, powiedzmy, w tamtym kierunku, ale zazwyczaj się zatrzymują na D1, a ja tam przyjadę za parę minut. Dobra, to jutro będziesz to akurat. Zrób bila, poczekaj. Oni nas przez to miasto nam pojadą, pytanie jak my na tym wyjdziemy. No, a się tam pojechali, spokojnie. Ktoś strzela. Czerwoni. Matylda, kurde. Może już świeca. Do budyneczka. Kurde, ciężki czołg. Kusaj, nie, to nie ciężki. I, ale poczekaj tam, ty nie walcz tam. Tam, jak rzeźli na podku opór, to tam nie ciśni na... Dobra, to się już wyszcisk. Jaki? Staram się. Ale artyleria we mnie wali. Pomści mnie. No już sam tu byłem, no. Trzeba było pod ten domek przedtem podjechać. I tak straszujesz? Co mówię, mogę zrobić? No tak, bo nie ma co czekać. Bo czemu inni nie jadą? Po co mają jechać? No oczekują, że ty im wyświetlisz? Bez sensu przecież to jest. Nie no, przecież nie powinni jechać z tobą, nie? Już dawno już by byli za po drugie stronie rzeki. Czy ja źle myślę taktycznie, Pastku, czy dobrze? Ale wiesz, zdecyduj się jechać. Jak tu się tak fajnie szyby z daleka. W tym jeszcze to, o tyle je ściągniesz. No, że to jest cyrk. Ciężkim czołgiem. A jak ciężkie są w mieście? No ja już tam nie pamiętam. Znaczy ja się... Nie chcę iść. Myślę, że oni do ciebie przyjadą. O, zobacz. Dlaczego on tu stoi? No bo czekuj na mnie.
Myślałem, że on się ten. Wyrzuciło go z gry czy coś. Poczekaj, nie, może teraz to jadą twoi, to może nie, nie wychylaj się tam, poczekaj. A, oni będą stoić za mną i czekać. Moja no, PZ-ka odjeżdża. A, za 4H go drży. No. On w ogóle jest w bitwie ten 4H i ma chyba. Ale ci się upiekło, Bastusiu nasz. To było sama głoska. No dobrze, ale wygrałeś tam tą bitwę, no. Tak, kochani, to Bastek wygrał. Najlepszy jest. PZ4H z tyłu i Matylda. One są zarobnicy. No i teraz po Arta padę lecę. Żeby go Arta ściągnęła. Kurczę, no. A, zresztą. Nie wiem, jak oni było, jakby wszyscy wyskoczyli, to przecież byście też wygrali to dużo szybciej. Z mniejszymi stratami. Oj tam, ale ważne, żeby się schować i czekać. Ja tyle by ta PZ-ka mogła rozwalić, bo to no ale ona plecy pokazuje, potrafi się odwrócić i strzelić chociaż raz, to ona ucieka. Chyba na pewno teraz ważne, że jakieś trafienie, nie? A nie się uciekać. Po co się chować artylerią w takiej sytuacji? Bez sensu. I dobrze, skapuj im za karę. Ale jest zwycięstwo, no. Nie będzie dużo gwiazdek, bo ja bardzo zgubiłem w tej bitwie. Chociaż nie, bo jest razy 2, to 700 wskoczyło. Przyjacielu, proponowałbym 5 tier. Nie ma widzę. A jednak. I po tej bitwie kończymy, niezależnie od tego ile zajmie, gdyż ponieważ nagrywamy to przed godziną 7. A umówiliśmy się z Bastusiem, że gramy do 7, bo ja mam do ogarnięcia Real i Bastek też. Także po tej bitwie kończymy, nagrywamy jeszcze jeden odcinek, jakiś 25-minutowy, a potem się zobaczy. Gdzie idziemy, Basteczku? Bastek? Mordor? Czy nie? Mordor to... Możemy jechać, tylko że tam będzie oli. Oj, to możemy jechać gdzie indziej, no. Jedziemy. To pojedźmy na to. Albo jedziemy środkiem. Środkiem? Tak, środkiem i potem skręcamy w prawo przy tym. Poważnie? No a co? Powiem tak, tam nie byli się no z nich spodziewał. Ale jesteśmy wolni. Oj, tam wolni. Wol, kaj to leci. Wiesz co, skręcaj. Ale nam przeleciały. Przed głową. Ale wykryłem coś. I co teraz? Jednak Mordor, tak? Jednak Mordor i gdybyśmy mieli przykichanie, no ale... Dobrze się kątuje? Możesz zobaczyć, czy nie możesz? Tak, no może, żeby uciec, a nie może być nie uciec. Będę uciekał, ja mam jak walczyć. Oj, ała, ale boli. Oj. Dobra, oj, ja się nie skontujesz, uciekaj. Ostatni strzał. Próbuję rzeczywiście ostatni strzał, ale... Dobra, oni zrobili to, co... Ja chcę oczywiście środki.
Ty mnie tu nie zostawiaj. Kurde, nie rozumiem cię. Ja tego tutaj chciałem tego ustrzelić. Niech wyjedzie, ja celuję. Postawiłby się na 7, a nie na 5 lat. Niech. A patrzy, padło 8, to dostali go pod dupie, no i dzieci. Wszystkie ciężkie nam zniszczyli. I byliśmy ostatni, Bastek. To jest piękne. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Bastku, pożegnaj się, proszę. Ja też wam pięknie dziękuję i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć.